Chciałabym zaprosić Państwa na prelekcję doktora Bogdana Browarskiego. Bogdan jest wspaniałym edukatorem parku, jest entomologiem, specjalistą od chrząszczy. Jak wiemy, świat roślin jest mocno powiązany ze światem owadów i Bogdan opowie nam dzisiaj o związkach, o trudnych związkach owadów, zapylaczy i roślin. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o trudne związki zapylaczy, to one różnie się wyrażają, tak? Bo to są z jednej strony związki z roślinami, z drugiej strony też związki z nami, między innymi i innymi zwierzętami, które też tych zapylaczy trochę nękają, trochę czasem im pomagają. Także spróbujemy tak luźno porozmawiać o tym, co się dzieje z zapylaczami, tym bardziej, że temat jest, jak Państwo wiedzą, bardzo modny. Jest wiele różnych propozycji ochrony i jest wiele też problemów w środowisku zapylaczy. Jeżeli chodzi o całą grupę, no można generalnie powiedzieć, że to jest około jedynie jakieś 350 tysięcy gatunków różnych zwierząt, które pomagają roślinom w zapylaniu na świecie. Także całkiem niewiele. Około 2000 gatunków z tej całej, oczywiście trochę z sarkazmem, tak, z tego całego zbioru, około 2000 gatunków pszczół, pszczołowatych, występuje w Europie. Z czego, żeby jeszcze obniżyć tą cyfrę, jakoś dać ją ogarnąć, około 500 gatunków to są pszczołowate, które w ogóle Polskę próbują zapylić w całości lub po części. To chyba byłoby gwoli wstępu wszystko. Jeżeli chodzi o początek, tak, tych związków roślin i zapylaczy, to trzeba powiedzieć, że nie wiemy wiele. Ponieważ jedyne, co możemy o tym powiedzieć, to, że fajnie byłoby mieć skamieniałości. Tak jak wszyscy paleontolodzy, którzy badają przeszłość, no, skamieniałości udowadniają pewne rzeczy, no tu niestety brak. Ponieważ owady rzadko zachowują się jako skamieniałości, a pszczołowate jeszcze gorzej, ponieważ nie są tak mocno schitynizowane jak inni przedstawiciele, nie wiem, na przykład rzędu meganeura, gdzieś tam te ważki takie metrowe, tak, one się ładniej zachowywały trochę w łupkach, a pszczołowate nie chcą. Jedyne skamieniałości, jakie dotyczą tego tematu, to są bursztyny, rzadkie, ale piękne. I żeby było jeszcze gorzej, większość z tych bursztynów to są bursztyny takie dosyć młode, gdzieś tam z miocenu, tak, przed zlodowaceniem. Natomiast nas interesowałyby bursztyny takie kredowe na przykład, tak, gdzieś tam z pokładów kredowych. Dlaczego? Bo wtedy się okazuje, że był największy taki rozwój zarówno roślin okrytozalążkowych, jak i zapylaczy. No i tu znowu pewien problem, bo w tych świadectwach, tak, kopalnych mamy jedynie zapis, że są pszczoły i są kwiaty i jest pyłek. Koniec. Natomiast jak doszło do samej interakcji, tego nie wiemy. Prawdopodobnie jak zwykle taki prosty związek, czyli korzyść i ktoś, kto z niej korzyść i przysługa, tak. Natomiast jakie były pierwsze momenty tego związku, mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy. Jeżeli chodzi o pierwsze momenty związku nas z pszczołami, no wiemy trochę więcej, ale też nie bardzo, bo to jest też taka mgła tysiącleci. Około, i tutaj też różne źródła podają, tak, jest najczęściej taki kopiowany rysunek naskalny z Hiszpanii. Zależnie od źródła około 8 tysięcy lat temu, ale nawet 10 do 12, prawdopodobnie zdarzyło się, że człowiek zaczął myśleć, po co chodzić i gnębić te biedne pszczoły do końca, tak, wykańczając gniazda, skoro można by było je sobie zacząć hodować. Prawdopodobnie jest to pierwszy artefakt tego pomysłu ludzkiego, ponieważ jest to człowiek, który wybiera po prostu z dziupli miód, no i prawdopodobnie od tego zaczęło się kombinowanie, jak te pszczoły do nas trochę zbliżyć. Oczywiście mówimy tu o niestety o pszczole miodnej. Niestety, dlaczego? To się okaże dalej.
Bo pszczoły to nie tylko oczywiście pszczoła miodna, mimo że tak naprawdę, jak mówimy, pszczoła, problemy z pszczołą, wymieranie pszczół, gdzieś tam z boku myślimy zawsze pszczoła miodna, tak? Tym bardziej, że no, gospodarka jednak oparta jest o pszczołę miodną, co jest ważne, ale też trochę zgubne. Ponieważ zapylacze to jest taka, jak powiedziałem, taka dosyć duża grupa, jednak wróćmy do tych 350 tysięcy, to jest jednak ogrom organizmów. Do nich należą, jeżeli chodzi o świat, nawet jaszczurki, ptaki, małpy, także około 1400 gatunków z tej grupy to są kręgowce. Także nie samymi owadami kwiaty się posługują, żeby wydać owoce lub nasiona tylko. Jeżeli chodzi o tą bliższą nam grupę, znaczy o tej grupie, o której dzisiaj mówimy, tak o owady, no to oczywiście wchodzą w to chrząszcze, motyle, o których zazwyczaj myślimy, że sobie popijają nektar, ale też na włosach potrafią nieźle przenieść pyłek. Oczywiście pszczołowate pszczoły jak najbardziej, chrząszcze, mrówki czasem też się zdarza, że pomogą coś zapylić, bo też lubią słodkie. Także mam nadzieję, że nie możemy Państwo kontrolować z czasem, bo trochę, jak Państwo widzą, lubię gadać. Dobrze. Trudne związki. Jeżeli chodzi o rośliny, to te związki są dosyć czasami pokrętne, co pewnie okaże się w dalszej części wszechnicy, więc nie będę tutaj Państwu, jak to pięknie mówi młodzież, spoilerową. Tak. Powiem tylko króciutko. Rośliny oferują owadom bardzo przeróżne produkty, mimo że wydawałoby się, że jest to tylko nektar, tak, lub pyłek, zależnie od tego, co pszczoły, czy głównie pszczołowate, tak, które karmią pyłkiem swoje młode. Zależnie od tego, co pszczoły chcą uzyskać, tak, to oczywiście kwiaty im to podarowują w zamian jedynie za to, że część tego pyłku dotrze na przeciwległy biegun, czyli na kwiat o płci przeciwnej, krótko mówiąc, dojdzie do zapylenia. To są różne produkty, tak, bo nie tylko sam nektar. Niektóre pszczoły kolekcjonują też zapachy, co jest dosyć taką dziwną, że tak powiem, ciekawostką. Niektóre samce niektórych pszczół na przykład używają zapachów kwiatowych jako feromonów. Tak? Niektóre pszczoły zbierają też żywice, takie z kwiatów, z roślin, tak, żeby budować swoje domostwa, więc no, kwiat czy rośliny ogólnie też produkują, tak, materiały na budowę gniazd, pożywienie, no, full, po prostu wszystko do budowy i życia. Niektóre miesiorkowate też wycinają, na przykład, tak, to są te drobne pszczoły, które wycinają takie krążkowate części liści lub kwiatów, tak, i tutaj też są takie niektóre specyficzne gatunki, które współżyją tylko z określonym gatunkiem rośliny. Ciekawostka, tak, to oczywiście nasz ukochany obuwik, coraz rzadszy niestety, roślina, która więzi owady, która je wabi podstępnie, niestety nic im za to nie dając, tak, bo Państwo wiedzą, że storczyki są dosyć podstępne pod tym względem. Te owady są więzione, potem przyczepiany jest do nich pyłek, nic nie dostają w zamian, muszą się wynudzić w tym obuwiku i jak dobrze pójdzie, to wychodzą, bo niektóre niestety nie dają rady wyjść nawet z tej pułapki. Tutaj z boku jest trochę przekornie, też z boku i bokiem ustawiony następny taki dziwny trochę zapylacz, tak? Bo to jest, jeżeli Państwo się trochę interesują tyłkami owadów, to jest po prostu szmielec, który gnębi szmiele te prawdziwe, ale też jest zapylaczem całkiem dobrym.
Pszczoła miodna. Zazwyczaj fotografowana właśnie w takich okolicznościach, podpowiadam najlepiej na malwach albo na cykorii, wtedy jest taka pięknie obsypana dużymi ziarnami pyłku. Natomiast pszczoła miodna to też problemy, bo wydaje nam się właśnie, że jeżeli chronimy, to wszystko, co bzyka, jest dobre. Natomiast pszczoły też mają swoją mroczną stronę, ponieważ tam, gdzie występują pszczoły, wyraźnie widać, że lekko spada aktywność tych zapylaczy, takich dzikich, rodzimych, tak, samotnych często. Dlaczego? No oczywiście konkurencja pokarmowa to po pierwsze, chociaż pszczoły są generalistkami. Pszczoły eksploatują to, co jest, do końca tańczą, pokazują innym, gdzie to jest, latają, aż w końcu się skończy. Natomiast ci zapylacze tacy samotni, dzicy, raczej latają po wszystkich roślinach, jak się da. I ta różnica na szczęście trochę ratuje sytuację, ale pszczoły i tak konkurują w dużym stopniu o pokarm. Poza tym są wektorem naprawdę wielu chorób pasożytniczych, plus jeszcze wirusowych. Tego do końca nie wiemy, tak jaki jest jakby kierunek, tak, bo i czmiele przenoszą często jakieś wirusy na kwiaty, gdzie potem lądują pszczoły. Pszczoły znowu zabierają te wirusy do siebie i tak w kółko. Ale na pewno pszczoły, jako że liczebność ich jest bardzo duża, są takim potężnym wektorem różnych niestety patogenów. Pszczoły samotnice, tak? 90% polskich pszczół z tych 474, w niektórych źródłach gatunków, blisko 500, przepraszam, to są pszczoły oczywiście samotnice. No i zdjęcie oczywiście już temu przeczy, tak? To samotnice, tak? A to co to za kupa pszczół na tym kwiecie? To są samce jednej z pszczół z rodzaju Melites. No i one właśnie przeczą tej samotnicowości, bo one akurat się tak agregują fajnie rano, bo no niestety jest zimno, tak? Trzeba coś przeżyć. I tak być może rodziły się też te stosunki społeczne, tak? No bo samemu było ciężej i okazywało się, że jak się zgrupujemy, to jest łatwiej. Obok, ciekawostka, jeżeli zgadną Państwo, co ta pszczoła robi, to będę bardzo zadowolony, natomiast nie muszą Państwo zgadywać. Powiem, ta pszczoła śpi. To jest ciekawostka. Też byłem, powiem szczerze, to jest zdjęcie z tego roku, też byłem lekko zdziwiony. Pszczoła śpi, to w takiej pozycji, w jakiej ona tutaj jest, tak, żuwaczkami zaczepiona na końcu trawy. Czy oczywiście no, unikamy w ten sposób drapieżników, no może nas nie znajdzie ktoś tam, kto jest pająkiem. Jeżeli chodzi o rozwój tych społeczeństw, tak pokrótce też trzeba było może przez ten temat trochę się poruszać, no to mamy takie generalnie trzy fazy tego rozwoju życia społecznego owadów. Oczywiście błonkoskrzydłych. Pierwsza faza to jest takie, krótko mówiąc, agregowanie się samic, żeby łatwiej wychować potomstwo. Tak? Nie ma jeszcze tutaj żadnej zależności. Gniazdo nie jest sterowane feromonami, najwyżej jakieś feromony są wydzielane, kiedy ktoś atakuje. Tak zachowują się głównie klecanki, na przykład u nas. Nie są to są takie fajne osy, które nie atakują po prostu. Raczej tam sobie pobzyczą, ale nie zaatakują. Małe gniazda w trawie. Druga forma to są czmiele. Tu już jest trochę więcej jakby zarządzania, tak? Są włączony ten line management, bo jest królowa. Natomiast gniazdo jest rządzone tak, co się okazuje w takich nowszych badaniach. Nie jest to taka hierarchia jakaś apokaliptyczna strasznie. Nie jest to taki scentralizowany rząd, ponieważ często królowe się zmieniają, krótko mówiąc, często też dochodzi do jakichś rokoszów i rewolucji, ale jednak już jest królowa, która rządzi, trochę feromonami tam gasi zapędy innych samic w gnieździe, żeby się nie rozmnażały. I gniazdo, co warto też zaznaczyć, trwa tylko przez jeden sezon. Potem się rozpada, królowe od nowa zaczynają je zakładać, kolejne gniazda na następnym sezonie. Inaczej zupełnie są pszczół, tak? To już jest ten moment, w którym to życie socjalne jest na
tym najwyższym poziomie, tak, jest jedna królowa, też czasami zdarzają się rewolucje, ale to już inna historia. Natomiast jest jedna królowa i są kasty. Wracamy do nas z powrotem, od tych ogólników. Przykład pszczoły samotnej, tak, czyli z tych 90% naszych pszczołowatych, które występują. Jedna z samotnic, obrostka letnia, no, fantastyczny owad. Każdy, kto widział obrostkę, zaczyna się zastanawiać, po co golić nogi. Zresztą po angielsku nazywa się pantalon bee, czyli po prostu pszczoła w portkach. Fantastycznie też wygląda, jak właśnie też, jak już mówiłem, cykoria jest takim niesamowitym kwiatem, który oblepia pyłkiem i to też fantastyczne zdjęcia, fioletowo-różowy taki pyłek na tych portkach wygląda niesamowicie. Typowym takim właśnie widokiem są te kopczyki, czasami nawet na parkingach, też pomiędzy kostkami wystają takie kopczyki piasku, to właśnie obrostka jest tutaj winna, a potem trzeba remontować. Trzeba remontować, bo gniazdo mimo wszystko wygląda może niepozornie z góry, taki kopczyk kilkucentymetrowy piasku, ale pod spodem jest to około 60 cm czasami dziury, w której właśnie w zakolach, w korytarzach obrostki składają, co dokładnie policzono, około 300 mg pyłku na jedną larwę. Znowu policzono, ile razy taka psza musi latać. Około 7 do 10 razy obrostka musi wylecieć, żeby zgromadzić taką ilość pyłku. I tak w kółko, aż w końcu po kilku tygodniach, to jest niesamowite, że cały ten trud po kilku tygodniach się kończy i obrostki dopiero w następnym sezonie wylatują młode i wszystko zaczyna się od początku, a tak naprawdę wszystko kilka tygodni, tak, niektóre owady kilka tygodni tylko występują w ogóle w sezonie, tak? Dlatego potem sobie jeszcze powiem o tych zmianach w środowisku i dlaczego to jest takie bardzo groźne. Trzmiele, kolejny przedstawiciel pszczołowatych, też taki po prostu symbol sam w sobie. W parku, jak się okazuje, też wedle ostatnich tutaj raportów, mamy pobieżnie licząc 13, co najmniej 13 gatunków trzmieli na 30, około 30 występujących w Polsce, bo też zależnie od specjalistów można wyróżniać. Tutaj jest zebranych też to z okolicy zdjęcia, wszystkie prawie zdjęcia są własne, więc to są po prostu gatunki, które występują praktycznie u nas tutaj za ścianą, no może nie dziś, ale w sezonie jak najbardziej można się ich spodziewać. Tu też wyjaśnimy, dlaczego, jak powiemy, na trzmiela bąk, co dzieci na zajęciach czynią nagminnie, będzie to straszna kalumnia, dlatego wada. Bąk jest tam na górze, jest to ta muchówka, widać. Podobna muchówka jest też u góry, chociaż trochę bardziej ogłosiona i mogłaby udawać trzmiela znakomicie, natomiast jest to po prostu nomen omen trzmielówka, tak też. Inny niestety owad niż trzmiel, chociaż czasem mylony. Trzmiel to oczywiście tutaj w środku zdjęcie in flagranti, pani królowa Kamiennik, właśnie pierwszy i ostatni raz zażywa przyjemności z samcem kamiennika i też od razu można sobie zobaczyć, jakie są różnice w ubarwieniu, tak? To nam się wydawało, jeszcze cofnę o jeden, to nam się zawsze wydaje tak, że wymyśliliśmy kod paskowy, który oznacza różne rodzaje towarów. Nie, to trzmiele wymyśliły, chociaż nie jest to takie bardzo bardzo dosadne, bo zmienność tego paskowania też jest dosyć duża. Tak? Każdemu, komu wydawało się, że oznaczenie trzmieli, tak jak mi się wydawało, jest dosyć łatwe, nie? Te paski, klucz, paski i oznaczamy. No nic bardziej mylnego. Te paski są dosyć zmienne, chociaż są takie gatunki, które są rozpoznawalne łatwo, jak na przykład trzmiel rudy tutaj centralnie u góry i trzmiel drzewny po stronie państwa prawej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj te dolne, tak, czyli trzmiela łąkowego,
gajowego i ziemnego to już jest trochę gorzej, bo tam wchodzą takie niuanse kremowy, żółty czy biały. Natomiast też świr kamienny, który ma taką rudą dupkę i wystaje tutaj po stronie lewej, jest też dosyć łatwym obiektem obserwacji. Wracamy tutaj. Jest duża różnica między samcem a królową. Tak? Tą różnicę można fajnie wykorzystać. Onegdaj kiedyś kolega, który siedzi tutaj razem z nami, fotografował, jak ja trzymam czmiela na ręku podczas zajęć. I nie była to taka sytuacja normalna dla mnie, też byłem lekko przerażony. Ale jak się okazuje, czmiele są dosyć łagodne, nie żądną, jeżeli się ich nie wkurza. Natomiast można dzieciom jakby zaimponować, tak, jeżeli się zna różnicę pomiędzy samcami, tak, które mają trochę żółtych włosków na głowie, ale nie polecam robić tego w domu, to zaraz powiem. Samce mają trochę żółtych włosków najczęściej na głowie i są trochę inaczej ubarwione, tak, niż reszta tego gniazda czmielego właściwego gatunku. Ale jak się wie, który to jest samiec, to można złapać gołą ręką, potrząsnąć i powiedzieć, ha, nic mi nie jest. No, chociaż czasami człowiek się pomyli. Tak niepozornie, dlaczego trudno wykrywa się gniazda czmieli, tak, do badań? No tak wygląda wejście do gniazda czmieli. To jest zbliżenie maksymalne, że tak powiem. No, dziurka taka jak mniejsza niż palec, może jak najmniejszy palec, tak, w trawie. To jest jedyny znak po czmielim gnieździe. Tak wygląda roczny cykl czmiela. Pozwolę sobie przypomnieć, bo nawet czasami już na spotkaniu z pracownikami parków narodowych się okazywało, że nie do końca pewne rzeczy są nowością. Nie do końca ta biologia czmieli jest znana. Czmiele oczywiście w odróżnieniu od pszczół, które są tymi owadami eusocjalnymi, takimi zupełnie, gniazda tworzą tylko na jeden sezon, tak to się wszystko rozwija, nawet do 500, zależnie od gatunku, 500-700 osobników. Natomiast jesienią, ile by ich nie było, wszyscy po prostu się wyprowadzają na tamten świat powoli i zostają tylko wypuszczone tak późną jesienią albo nawet latem jeszcze młode królowe i samce, tak, które to tylko te owady przeżyją do następnego sezonu. Czmiele są jeszcze o tyle ciekawe, że one potrafią utrzymać w gnieździe stałą temperaturę, mimo że na przykład na zewnątrz jest około kilku stopni powyżej zera, albo nawet w pobliżu zera. One potrafią dzięki pracy mięśni utrzymać temperaturę w gnieździe powyżej zera i to znacznie, tak, od 28 do 30 stopni. Też dzięki tej właściwości też czmiele właśnie są fantastycznymi zapylaczami, ponieważ zapylają już w temperaturach właśnie poniżej 10 stopni, które są uznawane zazwyczaj książkowo, tak, za takie temperatury, w których owady latają. Natomiast czmiele poruszają się nawet około, gdzieś tam w temperaturach około 0 stopni i znakomicie sobie radzą. Jak, proszę Państwa, możemy pomóc czmielom? Na pewno utrzymując nieporządek w ogrodzie, trochę obrazoburczo brzmi, ale jeżeli chodzi o pomoc owadom zapylającym, to nieporządek w ogrodzie jest jak najbardziej pożądany. Tak? Każdy tej skawek się okazuje, nawet ten, no, powiem trochę bijąc się w piersi, no, krążyłem wokół tego słupka, który tutaj mamy, tak, w parku, taki typowy hotel owadów, tak. Tam od kilku lat nie było za dużo owadów. Okazało się, że teraz mamy dużą różnorodność owadów zapylających, które tam się gnieżdżą, a różnica jest tylko jedna. W pobliżu jest rabata kwietna i to dosyć duża. I się okazuje, że po prostu trzeba zadbać o wszystkie aspekty. Pokarm, siedlisko, to nie są rzeczy, które mogą być oddzielnie traktowane. Tak? Żeby chronić też zapylacze, trzeba pamiętać, że takie obrazki z łąki powinny być częstsze. Natomiast no, niestety w wyniku zmian w siedliskach, tak, można powiedzieć, co zagraża zapylaczom. I są trzy takie czynniki generalne. Zmiany w środowisku tak naprawdę. Jeżeli chcielibyśmy to uszczegółowić, to oczywiście
scalanie pól, brak jakichkolwiek takich enklaw śródpolnych, to jest pierwsza rzecz, która w środowisku się zmienia. Druga to jest chemizacja, też taka dosyć, wydaje mi się, nadmierna czasami, bo kalendarz oprysków jest po prostu kalendarzem oprysków, nie wynikającym czasami z tego, co tam naprawdę się na polu dzieje. I trzecia taka zmiana, to już będzie, wyjdziemy trochę wyżej, zmiany klimatyczne. Niestety zmiany klimatyczne wydają nam się takim czymś gdzieś tam daleko i niedotyczącym. Mimo to na przykład, tak jak tutaj mieliśmy obrostki, tak, czy te pszczoły samotnice, niektóre z nich pojawiają się tylko na kilka tygodni w określonym momencie i no, współpracują, tak, powiedzmy trywialnie, z określonym gatunkiem rośliny, która pojawia się też, jak na przykład podbiał, Państwo pamiętają, takie małe żółte kwiatki, które wyskakują na wiosnę i się szybko kończą. Tak? Jeżeli jakiś gatunek współpracuje z takim efemerycznym kwiatem, tak, przy jakimś rozdźwięku klimatycznym, tak, zmianie pogody na wiosnę, po prostu te elementy się mijają. Tak? Pszczoła pojawia się nie w tym momencie, w którym kwitnie kwiat. Koniec, kropka. Nie ma. Także o tym też trzeba pamiętać, kiedy mówimy o zmianach klimatycznych. One są takie bardzo ogólne, tak, to bardzo ogólne stwierdzenie, ale to jest też taki punktowy wpływ na elementy, które mamy koło siebie tak naprawdę przyrody. Tutaj też piękna łąka szemrężnikowa. Takie łąki właśnie jak te jaskry i szemrężniki zanikają pierwsze, kiedy po prostu łąka jest nawożona. To jest też taki duży problem, tak? Enklawy śródpolne to również już jest taki element odchodzący, tak? Mamy maszyny, chcemy mieć pole wyrównane, tak? Nie omijać niczego, tym bardziej, że no, są też za to pieniądze, więc zanikanie tych enklaw śródpolnych też jest dużym problemem dla zapylaczy. No i oczywiście abyśmy takie obrazki oglądali jak najrzadziej, bo no to już jest totalny kataklizm, tak? Mimo, że jeszcze niedawno była taka moda, a u nas efektem tej mody też był chyba pożar, który 2 lata temu nas odwiedził. Niestety. Także tak to wygląda pokrótce. Mam nadzieję, że w Państwu zasiałem trochę wątpliwości i różnych pytań. Można oczywiście też pomagać szmielom na różne kompletnie sposoby. Jest to bardzo łatwe i naprawdę wychodzi. Tutaj próbowaliśmy zrobić gniazdo dla czmieli i czmiele wprowadziły się. Oczywiście nie do gniazda, tylko obok, ale jednak uważam to za sukces. Jeżeli zapalimy światło, to jeszcze będzie można zobaczyć, jak wyglądają pozostałości czmielego gniazda. Niestety pozostałości, bo worsuk nie zostawił za wiele. Ale za to będzie można zobaczyć po prostu ten, ja zawsze mówię, mam nadzieję, że Państwo nie są pszczelarzami, bo zawsze mówię, że pszczoły są takie nudne, te sześciokąty tworzą takie wielkie, wielkie plastry, natomiast szmiele są takimi luzakami, tak? Robią taką luźną zabudowę i też się nie zachowują jakoś tak bardzo, nie są spięte po prostu. Także jeżeli zapalimy światło, to jeszcze zobaczymy parę rzeczy i już Państwa puszczam na kawę.